Panie komendancie, lany poniedziałek bezsprzecznie wiąże się z jednym atrybutem, wodą i polewaniem się nawzajem tą wodą. Natomiast ta tradycja no, chyba przede wszystkim powinna się rozpatrywać w zdrowym rozsądku. Tak, no, zdrowy rozsądek przy każdym działaniu człowieka jest podstawą, żeby się przyzwoicie zachowywać. Natomiast ja zachęcam do kultywowania obyczajów. Można nie tylko wodą się popsikać, ale można też i perfumami. Ale oczywiście nikomu krzywdy nie robimy, nikogo nie napadamy w sposób znienacka. Bierzemy pod uwagę, że no jeszcze jest zimno, więc żeby komuś krzywdy tutaj nie zrobić, nie zniszczyć ubrania. Wszystko musi mieć zasady, muszą być przestrzegane zasady, musi być umiar, zdrowy rozsądek, odpowiedzialność. Natomiast no, zwyczaj jest pewną zabawą, jest formą ekspresji, również radości ze świąt zmartwychwstania i z wiosny, więc no, cieszmy się, ale z odpowiedzialnością. Myślę, że zabawnie i do śmiechu nie jest tym, którzy nagle wychodząc zza bloku zostaną potraktowani wiadrem wody, a i takie pewnie sytuacje miały. Takie zachowania są niedopuszczalne, więc proszę zgłaszać szybko to do policji bądź do Straży Miejskiej, będziemy reagować. Jeżeli to będzie dotyczyć nieletnich, to rodziców tutaj będziemy prosić o wytłumaczenie tej sytuacji, natomiast jeżeli będą pełnoletni, to będziemy oczywiście w przypadkach drastycznych karać grzywnami, mandatami karnymi, ale mam nadzieję, że tu w Bełchatowie nie dojdzie do takich sytuacji i wszyscy ograniczą się do tylko radosnej zabawy. Jeśli chodzi o rzeczywiście te mandaty, co tutaj ewentualnie prawo, jak stoi po stronie tych pokrzywdzonych i jakie wam daje możliwości? No, mandat karny można do 500 zł zastosować za zakłócanie porządku. Dodatkowo no, zniszczenie ubrania czy naruszenie czyjejś nietykalności to są już poważniejsze sytuacje, ale ja apeluję przede wszystkim o zabawę z odpowiedzialnością, z uśmiechem i sympatycznie, żebyśmy po prostu miło wspominali święta. Jak to się na przestrzeni ostatnich lat w Bełchatowie wydarzało? Bo powiem szczerze, kiedy ja wspominam ze swoich młodych lat te lane poniedziałki, to była istna plaga na osiedlach. Jak to w tej chwili wygląda? Wszystko zależy też od pogody. Jeżeli będzie ciepło, to wiadomo, że to sprzyja no, eskalacji takich ekscesów. Natomiast jeżeli będzie zimno, to w zasadzie są to sytuacje bardzo sporadyczne. Z reguły dotyczy to osób nietrzeźwych bądź grup młodzieży, która się popisuje, ale w ostatnich latach było raczej spokojnie, przyzwoicie w Bełchatowie.